Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj w końcu Samsung spełni swoje obietnice. Wypuścił nowy ROM dla naszych urządzeń S7 i S8. A mianowicie ROM o nazwie G955FXXU1AQDG. Cóż, jeżeli pewnie śledzicie temat nowych telefonów Samsunga, wielu użytkowników narzeka na jego ustawienia wyświetlacza, że no niektóre przybierają bardziej czerwony odcień, inne troszeczkę idą bardziej w niebieski, w zielony. Jak to jest z tym wszystkim? Może najpierw zacznijmy od samym ROM, co tak naprawdę nam zmienia, a później troszeczkę właśnie o samych kolorach. Nowość, ulepszona optymalizacja kolorów i wygodne dostosowanie kolorów, czyli najważniejsza rzecz, którą miał właśnie Samsung nam wprowadzić, to właśnie jest, plus jeszcze usprawnienia stabilności urządzeń i poprawki usterek, nowe ulepszenia funkcji, dalsze usprawnienia wydolności, czyli taki jakby standard. Zobaczmy, jeżeli chodzi o sam ROM, informacje o nim, o oprogramowaniu, nadal wersja 7.0, Samsung Experience wersja 8.1. Poziom zabezpieczeń 1 kwiecień 2017. No szkoda, mogłoby być nowsze, ale chyba nad tym tutaj się akurat Samsung nie starał się jakby tego zmienić. No ale cóż, przejdźmy do najważniejszego ustawienia. A mianowicie, co się zmieniło? Jeżeli wchodzicie w ekran w ustawienia, opcję wyświetlacza, wchodzicie w typ ekranu, co dostajecie? Dostajecie tak. Ogólny balans, który możecie zmieniać między wersją ciepłą, może to do zimniejszej, fajna sprawa, przydatna, opcje zaawansowane, czyli to, co mieliście wcześniej do tej pory, czyli możecie regulować sobie kolorem z trzema standardowymi barwami, zielony, niebieski, czerwony oraz balans koloru krawędzi, czyli to chyba najważniejsza kwestia, jaka jest. Teraz tak, przejdźmy do tego, o co tak naprawdę chodzi z tymi odcieniami. Jak pewnie domyślacie się, wiecie, biel możemy różnie definiować. Jest cieplejsza biel, zimniejsza biel, odpowiada ona odpowiedniej wartości w kelwinach. Taka najbardziej standardowa, używana w kinematografii, jest 6500 kelwinów. Jest uznawana jej wartość temperaturowa jako taka biel podstawowa, do której się jakby tworzy i dostraja telewizory, wyświetlacze i tak dalej. Ja tutaj już sprawdzałem ten telefon, mam akurat kolorymetr, może kiedyś w następnych filmach Wam pokażę, jak to realnie wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia fabryczne Samsunga, czy tutaj jak ta biel jest biała, bo szczerze mówiąc nie jest biała. Już to sprawdziłem, nie ma tutaj 6500 kelwinów, ona idzie bardziej w stronę niebieskiego, ale niektórzy mają też problem z przesyceniem, jeżeli chodzi o kolor czerwony. No i cóż, jak możecie sobie radzić? Jeżeli nie macie kolorymetru, no to po prostu z metodą niestety standardową na oko. Zacznijcie tak, ja już akurat swój ustawiłem tak, żeby wyglądał dla mnie w miarę jak najlepiej i też pod względem ustawienia właśnie z kolorymetrem, ale najpierw dobierzcie sobie balans koloru. Mi akurat bardziej, mimo że przy temperaturze 6500 kelwinów jest to bardziej ciepłą bielą, ale akurat w smartfonie wolę ją mieć troszeczkę zimniejszą, czyli poszedłem bardziej w stronę zimniejszych wartości, ustawiłem sobie, jak widzicie tutaj. Pobawiłem się też ustawieniami kolorów, żeby dopasować je w miarę do odcieniu, żeby to wyglądało w miarę fajnie. No i co najważniejsze, ekran krawędzi. Z racji tego, że mamy zagięte panele, mamy tutaj, nie wiem czy to fajnie Wam uda się mi uchwycić, ale może na filmie tego idealnie nie widać. Jeżeli zmieniacie ją bardziej w ciepły, możecie zauważyć to, że krawędzie stają się bardziej przesycone czerwienią. Więc jeżeli mieliście taki problem, to możecie po prostu zmniejszyć tą wartość. Telefon, chwilę trwa ta zmiana, około 10 minut. Restartuje się oczywiście, sama aktualizacja tego nowego softu też chwilę trwa. No i możecie dostać w miarę fajne kolory. Plus wielki dla Samsunga, że możecie to zrobić teraz manualnie. Wcześniej mieliśmy zawsze tylko możliwość ustawienia podstawowych barw, ale tu doszedł nam możliwość balansu bieli, czyli tak jakby odcienia, ustawienia między zimnym a ciepłym. Bardzo fajny plus. No i ta opcja krawędziowa. Myślę, że ci wszyscy, którzy do tej pory narzekali, że po prostu ich ekrany są zbyt czerwone, mogą sobie teraz nowym zrobić, jest zbyt zielone, zbyt niebieskie,
kwestia po prostu danego ustawienia. No, telefony nie są wyświetlaczami produkcyjnymi, telewizyjnymi, ani właśnie do tworzenia filmów, więc tutaj idealnego balansu bieli i tak nie osiągniecie. Tak jak mówiłem, 6500 kelwinów. Szczerze, nie udało mi się ustawić na tym wyświetlaczu, stosując dostępne opcje, czy to przechodząc z zimnego na ciepły i bawiąc się składowymi czerwony, zielony, niebieski. Nie ma szans po prostu. No, to są po prostu innego typu wyświetlacze. One mają po prostu ładnie wyglądać, a nie idealnie odzerwywać barwy. Więc tego tutaj nie osiągniecie, ale jeżeli chodzi o wasze własne odczucia, ustawienie ekranu pod siebie, żeby was po prostu nie raziło jakiś dany odcień, spokojnie przy pomocy tego softu możecie to zrobić. Zobaczmy z ciekawości, jak to teraz wygląda. Na przykład sama, to jest na przykład wzornik bieli, który powinien być bielą przy 6500 kelwinów. No jest to białe, ale no nie jest to idealne, jest troszeczkę zbyt zimne, ale tak specjalnie sobie ustawiłem mój ekran, więc w sumie to fajnie teraz wygląda. Jest znacząca poprawa. Zerknijmy sobie może jeszcze w galerii mojej na jakieś kwestie filmowe albo jakiegoś zdjęcia. No akurat mamy, co to mamy, Dar Pomorza. Powiem wam, że jeżeli chodzi tak samo, akurat u siebie delikatnie to zauważyłem, że krawędzie może po prostu przy zmianie orientacji ekranu robiły się lekko różowe, a naprawdę minimalnie, ale po ustawieniu właśnie tej opcji związanej z kwestią właśnie zmiany jakby natężenia i też odcienia na krawędziach, po prostu poprawiło się to, więc ja powiem wam tak, ja jestem zadowolony. Zmiana jak najbardziej według mnie na plus. Bardzo dobrze, że Samsung to zrobił. I jeszcze właśnie kwestia, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, no nawet wśród telewizorów i wszelkiej maści innych urządzeń, które mają wyświetlacze, no nie jest się w stanie wyprodukować dwóch identycznych matryc. W przypadku telewizorów jest identycznie. Nie ma tak, że każdy telewizor kalibrujecie i ustawiacie takie same wartości będą pasować do jednego i do drugiego. Nie ma szans. Po prostu no taka jest technologia, że każda z matryc po prostu troszeczkę przekłamuje jedna w jedną stronę, druga w drugą, inna w trzecią i po prostu od tego służy kalibracja. Akurat telefony nie są takimi urządzeniami dla takich fanatyków kolorów, do których też troszeczkę należy, bo sam już się bawię w kalibrowanie telewizora bezproblemowo, więc może kiedyś wam pokażę, jak to zrobić, posiadając albo kolorymetr, albo nie posiadając go. Więc w telefonach też te matryce między modelami mogą się różnić, ale bardzo duży plus, że Samsung dał nam teraz w sumie, jeżeli dobrze widzę, największą możliwość na rynku personalizacji właśnie koloru, czyli ustawienia już odcienia, jak i również tej opcji krawędzi jego odcienia, więc wszystko bardzo fajnie zmieniło się, na pewno wyświetlacze, będziecie z nich bardziej zadowoleni, ściągajcie tą aktualizację, jest ona już dostępna przez OTA, więc działajcie dla wszystkich osób, co mają Xeo, możecie już to instalować. Dla telefonów kupionych u operatorów, szczerze mówiąc, nie odpowiem wam, nie wiem, czy już jest, ale no pewnie jeżeli się nie pojawiła teraz, to pewnie będzie na dniach. No więc tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o jakieś inne usprawnienia, szczerze mówiąc, no jeszcze nie zauważyłem, gdyż RAM dopiero wyszedł dzisiaj. No dobra, dotyk czytnik linii papilarnych działa idealnie, jak działał. Więc myślę, że to jest tak naprawdę ta największy plus, który możecie sobie teraz ustawić, czyli w miarę pełną korektę balansu bieli, jak i również nasycenia kolorów, które już było wcześniej, jak i również wyeliminować ewentualne podświetlenie krawędzi, czyli jakiś tam zmiany jego odcieniu, jeżeli możecie go zmieniać między ciepłą a zimną barwą, więc spokojnie wyeliminujcie, czy też to prześwietlenie w kierunku bardziej czerwonym, czy też w kierunku niebieskim, więc spokojnie możecie to teraz zrobić. Tyle z tej strony w moim tym newsowym filmie. Jeżeli oczywiście wam się podobało, łapka w górę, jeżeli się nie podobało, oczywiście łapka w dół. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zapraszam do tego. A i ważna sprawa, dajcie znać, jak się sprawują wasze ekrany w S7, w S8 Plus i zwykłych S8. Czy też mieliście problem, który no, powiedzmy, że lata po internecie z bardzo różowymi ekranami, czy po wgraniu tej aktualizacji udało wam się po prostu dostroić ekran tak, że jesteście z tego zadowoleni. Myślę, że jeżeli ktoś naprawdę trafił na jakiś bardzo felerny model, gdzie ten nawet pomimo
ustawień i zmiany z tych wszystkich parametrów, kombinacji, nadal ten ekran będzie jakiś taki bardzo zaróżowiony, bądź przechodzący w czerwień lub w inny odcień. Myślę, że jeżeli to już nie pomogło, to chyba najwyższy czas po prostu udać się do serwisu Samsunga, albo jeżeli macie Garda, skorzystać z tej usługi. Myślę, że powinni Wam wymienić telefon wtedy na nowy. Ale najpierw, jeżeli chcecie powalczyć, to po prostu spróbujcie. Jak dla mnie już teraz ustawienie, które sobie zrobiłem za pomocą kolorymetru i mojego własnego oka, jest jak najbardziej ok, więc szczerze mówiąc, jeżeli istniał jakowy problem właśnie z zaróżowieniem bądź przejściem w jakąś inną barwę danego wyświetlacza, to został on rozwiązany. Tyle z mojej strony dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!